6 września wspominamy błogosławionego Michała Czartoryskiego, prezbitera i męczennika. Jan Franciszek Czartoryski urodził się 19 lutego 1897 roku w Pełkinach koło Jarosławia. Był 6. z 11 dzieci Witolda i Jadwigi z domu dziaduszyckich. Atmosfera domu była przesiąknięta głęboką wiarą. Zarówno matka, jak i ojciec należeli do sodalicji mariańskiej. W wieku 3 lat Jan przeszedł ciężką szkarlatynę, po której częściowo stracił słuch. Po otrzymaniu starannego wychowania w domu uczył się w prywatnej szkole Ognisko prowadzonej przez księdza Jana Gralewskiego w Starej Wsi pod Warszawą. Po maturze zdanej w Krakowie rozpoczął studia techniczne we Lwowie i ukończył je jako inżynier-architekt. W międzyczasie brał udział w obronie Lwowa w roku 1920 i otrzymał za męstwo okazane na polu bitwy Krzyż Walecznych. Gdy w roku 1921 zaczęto we Lwowie organizować Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Odrodzenie, Jan Czartoryski był jednym z jego założycieli. Od roku 1923 był współorganizatorem wakacyjnych kursów odrodzenia. Od tego czasu był również regularnym uczestnikiem rekolekcji zamkniętych, organizowanych przez Związek. W roku 1924 odbył własne rekolekcje w klasztorze Redemptorystów w Krakowie pod kierunkiem ojca Bernarda Lubieńskiego. W roku 1926, po długich wakacjach spędzonych w podróży po Francji i Belgii, Jan wstąpił do seminarium duchownego obrządku łacińskiego we Lwowie. Po krótkim pobycie w seminarium opuścił je, a w rok później, 18 września 1927 roku, przyjął w Krakowie w kaplicy świętego Jacka habit dominikański i rozpoczął nowicjat. W zakonie otrzymał imię Michał. Po roku złożył śluby zakonne. Już w 3 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Po ukończeniu studiów teologicznych został wychowawcą najpierw braci nowicjuszy, a potem studentów. To trudne i odpowiedzialne zadanie wypełniało większość jego życia zakonnego. Oprócz tego jakiś czas był odpowiedzialny za budowę nowego klasztoru na warszawskim Służewie. Gromadził wokół siebie środowiska inteligencji, zajmował się trzecim zakonem świętego Dominika, głosił rekolekcje. Wiosną 1944 roku został skierowany do klasztoru na Służewie w Warszawie. Wybuch powstania warszawskiego zaskoczył ojca Michała na Powiślu. Ponieważ w wyniku walk została odcięta możliwość powrotu do klasztoru, zgłosił się do dowództwa walczącego na Powiślu 3. zgrupowania AK Konrad i został kapelanem powstańców. Większość czasu spędził w szpitalu, zorganizowanych w piwnicach firmy Alfa Laval u zbiegu ulic Tamka i Smulikowskiego, opiekując się tam rannymi, niosąc otuchę i posługę duszpasterską. W zorganizowanej przez siebie kaplicy odprawiał mszę. W nocy z 5 na 6 września 1944 roku oddziały 3. zgrupowania AK Konrad wycofały się z Powiśla do Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko ranni żołnierze, kilka osób z personelu medycznego, cywile i ojciec Michał. Po wkroczeniu oddziałów niemieckich, cywile oraz sanitariuszki zostali wyprowadzeni z piwnic i mogli opuścić miasto. Ojciec Michał był gorąco zachęcany przez przyjaciół, aby zdjął habit i w cywilnym ubraniu wyszedł ze szpitala. Nie przyjął tych propozycji. Jak przekazał jeden ze świadków, łagodnie uśmiechnął się i powiedział, że szkaplerza nie zdejmie i rannych, którzy są zupełnie bezbronni i unieruchomieni w łóżkach, nie opuści. Niemcy zatrzymali go w szpitalu. Około godziny 14 w szpitalnym pomieszczeniu został rozstrzelany wraz z ciężko rannymi powstańcami, z którymi pragnął pozostać do końca. Ciała zabitych wywleczono na barykadę, oblano benzyną i podpalono. Ojciec Michał Czartoryski został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W ikonografii błogosławiony Michał przedstawiany jest w habicie dominikańskim. Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu męczennikowi Michałowi oraz współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.